Ja jestem Fiolnir, reprezentujemy grupę historyczną Eisenrod Warszawa. Ej! Myślę, że głos mam dość donośny, więc jeżeli będzie cisza, to wszyscy usłyszą. W każdym razie, za chwileczkę tutaj koledzy z grupy zaprezentują przed Państwem pokaz walki. Jesteśmy grupą wczesno-średniowieczną. Odtwarzamy Wikingów oraz Słowian. Ci dwaj panowie z tarczami migdałowymi to właśnie Słowianie. Na środku mamy Wikinga. Na chwilę, w tej chwili chciałem powiedzieć kilka słów o uzbrojeniu i o tym, co mają na sobie. Na głowach, tak jak widzimy, hełm. Tego typu hełmy są datowane właśnie na wczesne średniowiecze, na wiek X. Były używane powszechnie wtedy w Europie, razem z jeszcze kilkoma innymi typami, których tutaj nie mamy ze sobą. Akurat ten hełm był dosyć uniwersalny, potem był używany również w okresie krucjat jeszcze przez jakiś czas. Hełmy, jak wiadomo, są metalowe, posiadają tak zwany nosal. Te hełmy są rekonstrukcją znaleziska z jeziora Ledwickiego. Jego charakterystyczną cechą jest właśnie tutaj taki zakrzywiony kawałek metalu, do którego można przyczepić kolczugę, która dodatkowo robi ochronę twarzy. Tutaj pod hełmami jest kolczuga. Tutaj dwaj koledzy mają tak zwane czepce kolce, które chronią również całą głowę. W tym wypadku kolczuga jest tylko doczepiana. Co niżej? Koledzy są wyposażeni w najpopularniejszy wtedy typ zbroi, czyli tak zwaną przeszywanicę. Przeszywanica jest to bardzo gruby kaftan, plikowany, wypełniony w środku wełną. Z zewnątrz jest to len, w środku w warstwie spodniej również jest len. Len jest po prostu troszeczkę mocniejszy, wełna za to jest na Słowian, później była używana właściwie w całej Europie. Tarcze okrągłe były wtedy ogólne. Ale Szymon, jak ty tam byś, chyba na boku poszedł.
O, to mi się podobał! Taka spalka! Dawaj do kopie! Dobrze! Po głowie się mówi kurwa. Jak się? Yeah.